STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. W tym sezonie trzy mecze przeciwko Pogoni, dwie bramki, można powiedzieć, chyba taki twój ulubiony rywal, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów i o strzelanie bramek. Tak, byłoby fajne, gdyby zawsze grali z Pogoniem, ale nie uda się to tylko dwa razy, trzy roku. No, nasze szczęście, na moje szczęście też strzeliłem dzisiaj ładne bramki, ale najważniejsze są te trzy punkty, co dzisiaj. Potem przegrane pucharu było bardzo ważne, żeby psychicznie dzisiaj wszystko było ok. Było widać na początku, gdzie bardzo chcemy grać, bardzo chcemy wygrać. Udało nam się strzelić dwie bramki na początku, ale potem Pogoń miał inicjatywę, grał bardzo dobrze z piłką i my dużo biegaliśmy za piłką i to nas kosztowało dużo zdrowia. I było widać, że dzisiaj jesteśmy mega, mega zmęczeni, ale daliśmy wszystko i zasłużone wygrali myślę na końcu. Iwan, można powiedzieć, że daj Bóg, żeby zawsze byliście tak zmęczeni, strzelić cztery gole niełatwemu rywalowi. No i tak patrząc na początek, to wydawało się, że wy po prostu chcecie to Pogoń rozszarpać w ramach tej złości za porażkę w finale. Tak, dobrze zaczynaliśmy ten mecz, bardzo agresywnie poszliśmy na nich i znowu strzeliliśmy dwie bramki z 100 fragmentów gry, to jesteśmy bardzo groźni w tym segmencie ostatnich kilka meczów, ale potem cofnęliśmy się, myślę, że moim zdaniem za dużo, ale dzięki temu, co oni grali bardzo dobrze z piłką, operowali, oni mają środek pola bardzo, bardzo techniczny i było ciężko z nimi grać. Była ta bramka 2-1, potem było trochę nerwowo, bo znaliśmy, że jesteśmy śmieciony, nie mogliśmy tak grać w tej tempo, co oni grali cały czas. Ta bramka na 3-1 bardzo nam dała pewności, potem wszystko było ciężko. Iwan, czwarte miejsce jest, no i teraz można powiedzieć, wy będziecie musieli odpierać ataki, bo Krakowia i Lubin, wydaje się, że tylko one się liczą w walce o czwarte miejsce, oczywiście poza nami. No, tracą te trzy punkty, z drugiej strony, no my, to by nie mówić, no mamy najcięższy terminarz, bo gramy z pierwszą trójką. Tak, myślę, że teraz mamy trzy bardzo ciężkie mecze i ten sezon był bardzo, bardzo długi dla nas i widać, że jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jeszcze musimy powalczyć za to czwarte miejsce. Będzie bardzo ciężko, wiemy, że mamy ten terminarz bardzo ciężki, tylko Krakowia ma Latwie jeszcze po moim zdaniem te mecze i ta różnica jest 3 punkty, ale to jest tylko jedno zwycięstwo. Myślę, że jakby mieli porównany bilans, oni by byli przed nami. Dlatego musimy skupić się i do końca zrobić wszystko, żeby grali te puchary w następnym sezonie. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.